Dzień dobry. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w serii z God of War Ragnarok. Przed nami interesująca, mam nadzieję, opowieść, kontynuacja fantastycznej gry sprzed 4 już lat. Trochę trzeba było poczekać, ale nie tak długo, jak to czasami bywa. I mam nadzieję, że będziemy się bawili znakomicie. Opowiem Państwu jeszcze kilka historii, ale najpierw rzućmy sobie okiem na podsumowanie poprzedniej części gry. Zakładam, że większość z Państwa albo grało, albo widziało poprzednią grę od początku do końca, ale o wiele rzeczy wylatuje z głowy, więc rzućcie na to okiem i za chwilę pogadamy. Matka chłopca nie żyje. Chciała, żebyśmy rozsypali jej prochy z najwyższego szczytu wszystkich światów. Bogowie tych światów nie przepadają za obcymi. Zaufaj mi. Jesteś boginią. Byłam przywódczynią Vanów, ale to przeszłość. Jest tylko jedna osoba, która może was zaprowadzić do celu. Najpierw odrąbcie mi głowę. Oko Odyna uważnie cię śledzi. Zwłaszcza po tym, jak zacząłeś wyrzynać jego ziomków. Gdy tu przybyłem, postanowiłem żyć jak człowiek. Ale tak naprawdę urodziłem się bogiem. I ty również. Możemy robić, co chcemy. Zabicie Boga zawsze ma konsekwencje! Matko... Nie, stój, Kratosie, to sprawa między... Nie, 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 mój syn, mój najdroższy syn. To mama, spójrz. Była gigantem. Jestem gigantem. Nie rozumiem tylko jednej rzeczy. Giganci nazywali mnie Loki? To pytanie na kiedy indziej. Tak to się, proszę Państwa, układało poprzednio. I to jest taka historia, której ja będę towarzyszył i będę starał się nie przeszkadzać przede wszystkim, ale mam nadzieję, że będę miał też okazję pogadać i popowiadać swoje historie i wyciągnąć jakieś wnioski i że... Obie te potrzeby będą zaspokojone i gra będzie w pełni uszanowana i ja też od czasu do czasu będę mógł coś powiedzieć. Trochę się zestarzał nasz bohater, co? Ewidentnie. Może nawet trochę bardziej niż byśmy chcieli. Ale bliżej mi do tego. Chociaż podejrzewam, że zastanawiam się. Wedle ludzkich standardów Kratos musi być powyżej 50, nie? On mi trochę przypomina bohatera książek Davida Gemmela. Drus Legenda nazywał się taki bohater w jego wieku. Kapitan Topora. Nie wiem, czy to nie jest historia, której nie opowiadałem już kiedyś wcześniej. Teraz może być jedna z nielicznych okazji, kiedy coś mogę dopowiedzieć, bo zakładam, że ta historia będzie bardzo mocno opowiadała się sama, więc moje takie okazja dla mnie, żeby coś powiedzieć, może się rzadko przytrafiać. Młody wraca. Głodny? Co teraz? Chodźmy. Burza nie odpuszcza. Przygotuję je. Myślicie, że go czasami bolą plecy, jak wstaje na mrozie? Wyraźnie jest zmęczony, nie? Thank you.
pomóc? Relacja jest chyba odrobinę bliższa niż kiedyś, co? Obaj popełniali błędy, chociaż młody miał więcej czasu, żeby je... skorygować to może nie, ale... by je zderzyć z rzeczywistością, czyli z Kratosem. Mam nadzieję, że Fenrir się wyspał. Może teraz będzie w stanie coś zjeść. Jest. Bardzo chory na tym się. Wiem. Chociaż wczoraj czuł się trochę lepiej. Przez chwilę. Ale jeśli będzie jadł, może jest nadzieja. Fenrir do diabła. Najgorszy możliwy pomysł, utrzymywanie tego wilka przy życiu, co? Słyszysz? Tak. To ona? Bariera jest blisko. Przegoń się! No. Wkurzona żądna zemsty matka. Na pewno nie. Bądź czujny. Mam cię! Musimy ją zgubić! Próbuję! Tam! Do nas! Uważaj! Drzewa! Drzewa lecą! Mało brakowało! Znowu leci dookoła! Proszę! Nie chcę z tobą walczyć! Długo nie wytrzymam! Ojcze! Trzymam się! Zbliżamy się do granicy zaklęcia ochronnego! O nie! Freyo, nie jesteśmy twoim... Freyo, czekaj! Nie zmuszaj mnie do tego! Kratosie! Przekroczyliśmy barierę. Udało się. Wracajmy do domu. Speki! Svana! Hop! Wyjątkowo cholernie uparta, nie? I... Przepraszam, że nie strzeliłem. Nie chciałem, żebyś strzelał. Wciąż się łudzę, że da ci spokój. Uratowałeś ją. Zabiłem jej syna. Nigdy mi tego nie wybaczy. Wiem. Też irracjonalna, no bo ten syn by ją zabił, gdyby... Baldura naprawdę sprowadziła Fimbulwinter. Cały czas pada śnieg. Kiedyś się jeszcze ociepli? Kiedyś. Ale najgorsze wciąż przed nami. Musimy być silni.
Dam radę. Zaniosę. Jedzcie. To jest taki moment, że z Freją ta walka, że albo Kratos będzie musiał ją zabić, a założę się, że gdyby chciał, to by był w stanie rozerwać ją na strzępy, albo będzie musiał się jej dać zabić, może dlatego, że już sam jest zmęczony, może dlatego, że nie chce zabijać matki, która tęskni za synem, jakkolwiek irracjonalne by to nie było. To jak kto, ale Kratos dobrze wie, co to znaczy stracić dziecko. Jakkolwiek to dziecko by nie było. Zawsze się wita. Atreus. Fenrir! Wszystko dobrze? W porządku, mały. Już dobrze. Wiem. Też tęskniłem. Gdzie jedzenie? Wciąż głodny? Dalej, mały. Musisz jeść. Jedz! Co? Za dużo? Bardzo ładnie. Dobry wilk. Atreusie, zostało mało czasu. Musisz się przygotować. Na co? Przecież jeszcze je, on chce żyć. On umiera. Dobry wilczek. Odważny. Szybki i silny. Odpocznij sobie. Dobrze? Dam sobie radę. Możesz już odejść. Musisz to zrobić. Sofna, Apfra, Desu, Sofna, Hefan, Sofna, Sofna, Sofna. Poćwiczmy. Co? Nie. Jest środek nocy. Noc nie powstrzyma naszych wrogów. Czemu? Po co?
Nic, tylko ćwiczymy i ćwiczymy ciągle. To nie wystarczy. Nie możemy się ukrywać. Nie ukrywamy się. Szykujemy się do bitwy, na którą nie jesteśmy gotowi. Chodźmy. Czas ucieka. Według przepowiedni Fimbulwinter poprzedzi Ragnarok. Będzie wojna. Cokolwiek ma zrobić Loki, powinien działać właśnie teraz. Nie skończę mojej opowieści kryjąc się tu. Powinienem wyruszyć, dowiedzieć się, kim jestem, kim jest Loki. Nie pozwolę ci się wdać w walkę z bogami. Nie chcę z nikim walczyć. Chcę odpowiedzi. A jeśli one doprowadzą do wojny z Asgardem? Może tego chciała matka? Nie mamy pojęcia, czego chciała. Nigdy się nie dowiemy. Proszę. Zostaw mnie samego z Fenrirem, nim go pochowam. Kiedyś by nie odpuścił, co? Zastanawiam się, jakie składniki mitologii pasują do tej opowieści. Czy przepowiednia z Fenrirem? No, to srogie oblicze rozpoznałbym z daleka. Zdradzisz mi, co poszło nie tak? Wilk nie żyje. O nie. Nie Fenrir. Jak chłopak to przyjął? Nie najlepiej. Chcę go pochować. O, niech to. W porządku, bracie. Dobrej nocy. Kratos chyba nie miewa snów. On może mieć tylko koszmary, co? A może jednak? A może nie? Może poznamy trochę tę historię matki Atreusa, bo ona gdzieś jest w domyśle ciągle. Kratosie? Co? Dołączysz do mnie? Fej. Gotów? Idziesz, jakby na barkach siedział ci sam Ymir. To twoje łowy. Pójdę za tobą. Dobrze, panu Raku. Czekałem na tę historię. Już długo. Przynajmniej nie cierpiał. Jak rozumieć te pomruki? Powiedz, co ci chodzi po głowie? Ścigamy drapieżnika. Tak, wilka. Wilki zabijają. To naturalna kolej rzeczy. Tym razem się mylisz. Podejdź powoli. Spokojnie, mały. Chcemy ci pomóc. Prawda?
Nie, nie, zostań! Chodźmy. Chory wilk, którego znaleźliśmy za granicą zaklęcia, znalazł drogę do środka. Mówiłam, że tak się stanie. To nasza wina. To nie była nasza sprawa. Aż do teraz. Problemy nie muszą pukać nam do drzwi, żeby stać się naszą sprawą. Jeśli możemy ograniczyć szkody, które wyrządzi, powinniśmy działać. Mamy się ukrywać i siedzieć bezczynnie? Nie ukrywamy się. Wiecie o tym, że każdy bohater snu to jesteśmy my. Chociaż nie wiem, czy w tej mistycznej wersji snu to też ma sens. Mam sama je podnieść? Mój siłacz. Tędy. Hej. Fej. Fej! Jeszcze wiele trudu przed tobą. Czas ucieka, miły. Bracie! Gdzie Atreus? Dlatego cię wołałem. Poszedł pogrzebać wilka i nie wraca. Już dość długo. Musi być w pobliżu. No. Więc jest pytanie, czy to jest sen Kratosa, który nie chce siedzieć tutaj, bo wie tak samo jak Atreus, że muszą wyjść. Że najwyższa pora, żeby wyjść. Czy może jest w tym coś mistycyzmu? Kratos chce tu zostać, ale magia go wygania z tego miejsca. Czy w skrzyni coś znajdę ciekawego? Nie, raczej nic z tych rzeczy. Rozejrzę się w tym miejscu. Kiedy mowa o zasobach, to nigdy nie wiadomo, o jakie zasoby może chodzić. Ta chata wygląda bardzo podobnie do tej, w której mieszkali. Nie sugerujesz chyba, że ćwiczył w środku nocy? Myślę, że mogło tak być. Ale czemu miałby to robić? Był smutny. O, Kratosie, wiem, że się starasz. No. Teraz będę rady ojcowskie dostawał od głowy bez korpusu. Czy to jest to samo miejsce? Podejrzewasz, że wszedł do świata między światami? Nie, kamienie się nie ruszyły. Przepaść Baldura jest zbyt niestabilna, nie odważyłby się. Tak, to jest to samo miejsce. Odbudowali dom. Zresztą pod koniec pierwszej części opowieści odwiedzał nas chyba... Boże. Thor. Zapomniałem Thor, że się nazywa Thor. Spójrzmy. Ślady prowadzą do zamarzniętej rzeki. Najpewniej właśnie tam go zakopał. Ogień już dogasa. Dokąd jeszcze mógł się stąd udać? To jest interesujące miejsce. Wczołgał się tutaj. Trwałeś dziś niespokojnie. Bardziej niż zwykle. Koszmary? Śni mi się przeszłość. Prawie co noc. Ach, pewnie stare dzieje.
Grecja? Nie. Czuję, że Fej próbuje mi coś przekazać. Chyba nie chcesz powiedzieć, że znów rozmawiasz z duchami. Nie. Ale to coś więcej niż wspomnienie. Nie musimy się nigdzie spieszyć. Pełnym zdaniem, bracie. Ślad się tu urywa. Ausnermen! I nie jesteśmy sami. Barbarzyńcy się wpakowali fatalnie. Sprawdźmy, jak tam zaklęcie ochronne. Przed nami jest jedno z tych drzew. Kratosowi na pewno się przyda trochę treningu. Chyba się zaniedbał, co? Atreus tylko najpewniej ćwiczył. Jest może ten problem, że Kratos się starzeje po prostu. Już nie jest taki silny jak kiedyś. Faktycznie, zaklęcie zostało przełamane. To wyjaśnia intruzów. Co tu się stało? O, Holender. Niedźwiedź. Jest kawał byka, nie? Przez co? Większego niedźwiedzia. Rannego. Walczące złamały drzewo. Musimy znaleźć chłopca. Ano. Mógł się gdzieś schronić przed tymi łupieżcami i bestiami. Trzymaj się tropu. Znajdziemy go. Wydaje mi się, że Atreus już się nie chowa. On był mocno przekonany o swojej sile i przewadze nad innymi ludźmi. Co w zasadzie było niewłaściwe i takim momentem, gdzie mieliśmy wątpliwości co do niego, ale... Swoją drogą, większy niedźwiedź? Okej, tu są ślady krwi, tam też jest jakiś kierunek. Pójdę tędy. I tu są ślady. Ten niedźwiedź, czy cokolwiek to było. A jak tutaj walczyły te niedźwiedzie? Wiem, wiem. Przyglądam się tylko. W ten sposób go nie znajdziemy. Poszukajmy śladów krwi. Fajnie. Te rzeczy mogą się przydać. To są robale jakieś. Okej. Wracaj do mnie. Mnie sobie przypomniał. Tak jest. Ja i Kratos obaj. Zdrętwiliśmy trochę. Aha, trop ciągnie się dalej po drugiej stronie. Musisz utorować ścieżkę. Domyślasz się w ogóle, dlaczego chłopak się oddalił? Pokłóciliśmy się. Oskarża mnie o to, że ukrywam się przed Odynem. Tylko głupi by się wychylał po zabiciu trzech członków jego rodu. Wkrótce za to zapłacę. Dlatego Atreus musi zacząć sobie radzić sam. A, chodzi o te przepowiednie. O to, że giganci namalowali cię martwego na jakiejś ścianie pełnej proroctw, które się spełniły. Nie wierzę w przepowiednie. Tak? No i dobrze.
Myślę, że refleksje odciętej głowy są zawsze ciekawe, bo cóż też... Już nie ma nic do stracenia, prawda? To naprawdę dużo krwi, bracie. Trzeba go znaleźć. I to by było na tyle. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, za godzinę będziecie mieli Państwo dostęp do kolejnego odcinka i za następną godzinę do następnego. Chciałbym opublikować dzisiaj 3 odcinki. Jeżeli gotowych będzie więcej, to one trafią od razu do działu dla wspierających. I potem będę je sukcesywnie publikował, tak postaram się 2-3 odcinki dziennie wrzucać z God of War Ragnarok, bo to jest ciekawa historia i myślę, że Państwo będą z pewną przyjemnością ją oglądali. Więc zapraszam. W sensie, jak kiedy mówię, że za godzinę, to o 19, bo teraz jest pewnie przed 19, jeżeli ktoś ogląda od razu przy premierze. Więc zapraszam, pozdrawiam i do zobaczenia. Hej, hej.